Uwaga, piłkarz to z Premier League leci. Proszę, coś dobrego. Jest walkout, oczywiście, ale jaka to będzie flaga? Jaka to będzie flaga? Siemaneczko, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem oczywiście Croxy. No i co, ci odbieramy nagrody za Food Champions, pierwsze historyczne w FIFA 19 Food Champions, w którym będą do trafienia tocy. No i co, ja sobie już tutaj odbieram, nie nastawiam się jakoś bardzo, bo wbiłem tylko Silvera 1, bo nie chciał mi się dalej grać. Nie nastawiam się jakoś bardzo, bo pewnie i tak trafię tego Madisona 8-8, więc tu nie ma się co nastawiać. No i co, pierwszy player pick, lecimy i mamy, o Boże, za... Tocy z Ligi Arabskiej, no lepiej być nie mogło, wiecie co, chyba wezmę sobie, nie wiem, tego chyba sobie wezmę, o Boże, ale tragedia, nie? No takie jest, jak się wbiło tylko Silver, bo to chyba był jakiś próg, czy coś takiego mi się wydaje. Mamy jeszcze teraz paczki, zobaczymy co poleci z tych paczek i zobaczymy, czy wezmę za Division Rivals wymienne paczki, czy niewymienne. Bo w pierwszej paczce nie ma walkoutu. No i chyba wezmę niewymienne, żeby było ich więcej. Mamy ekrany, natomiast Anglia, bramkarz jest to Pickford, więc nic nadzwyczajnego. Wysyłamy sobie to oczywiście Mendy jeszcze, dobra. Wysyłam to oczywiście do klubu. Lecimy z mega paczką za Food Champions. Zobaczymy, czy opłacało się grać to Food Champions. Nie, bo nie mało oczywiście walkoutu. I wiecie co, za Division Rivals chyba jednak wezmę te paczki niewymienne. Mamy Brazylia u... Gomez, dobra, 8-4. No, więc weźmiemy chyba jednak te niewymienne paczki. Są mnie trochę tego szrotu mi się przyda niewymiennego. Tych złotych hart. I zrobimy sobie jeszcze potem SBC z rozbudowy Premier League. No i co, bierzemy paczki niewymienne. 6 paczek niewymiennych. Utrzymało się, dobra. Bo teraz w tym tygodniu próg naprawdę był niesamowity przez te wyzwania tygodniowe. Dobra, lecimy 6 paczek. Jeden walkout chociaż byłoby dobrze, biorąc pod uwagę ostatnie openingi, w pierwszej oczywiście walkoutu nie ma, bo po co? Są natomiast ekrany, Włochy, bramkarz, Perin, dobra. To oczywiście wysyłamy do klubu, to niewymienne, David Villa jeszcze, dobra. Lecimy z kolejną paczką, złota paczka piłkarzy Prime. Może tutaj walkout, nie ma walkoutu. Moje paczki ostatnio, paczki w moim wykonaniu to po prostu jest ostatnio coś niesamowitego. Bardzo ładnie. Dobra, 8-4. Te paczki ostatnio w moim wykonaniu to jest naprawdę coś niesamowitego, więc ja już nawet tutaj nie nastawiam na jakąś dobrą kartę. Nie ma walkoutu po raz kolejny. Ekrany są. Ej, dobra, chyba w każdej paczce jak na razie dzisiaj ekrany poleciały. Dobra, 8-4 to na przepałkę też jak najbardziej będzie, bo właśnie brakowało mi trochę tych kart na przepałkę. Nie wiem dlaczego, ale prawdopodobnie wszystkie już przepaliłem. Nie ma walkoutu po raz kolejny, halo, o co chodzi? Jej! Ale są ekrany po raz kolejny. Dajcie mi walkout jakiś. Kepa. Ja chcę walkout, nie chcę kepy. Nie chcę, niepotrzebny mi już menadżer kolejny. Dobra. Niewymienne, więc trzeba to oczywiście squixelować. I co, dwie paczki do końca, dwie mega paczki. Nie ma ani jednego walkoutu. I teraz też nie ma walkoutu, co jest? O, tutaj nawet ekranów nie ma w mega paczce, więc... No, super, fantastycznie, dzięki jej. O Boże. Najlepszy opening się szykuje. I ostatnia paczka, jak tu nie będzie walkoutu, to nie wiem. I nie ma walkoutu. I nie ma nawet ekranów. Spoko. Dobra, więc porobiłem sobie te SBC z rozbudowy Premier League. Mamy 9 paczuszek. Przepaliłem praktycznie cały ten niewymienny środ. Więc może poszczęści się w tych paczkach. Widziałem tam, że ludzie w miarę dobre karty trafiali, że dużo to odsuł było w tych paczkach. No zobaczymy, bo ja jak na razie trafiłem do Ulofeu, Czecha i kogoś jeszcze. 8 paczek jeszcze do końca. Jakby był jeden walkout w tej paczce, to by było naprawdę spoko, bo te paczki, no nie oszukujmy się. O Boże, Sokratis w duplikacie, najgorzej. I co ja teraz z tym zrobię, no? I co ja teraz z tym zrobię? No cóż, no Quicksand chyba musi pójść. Bo to jest chyba niewymienne, o ile mi się wydaje. No to niewymienne, no to cóż, no Quicksand. O Boże. Szczęście w nieszczęściu, że tak powiem. Boże, jak ja dawno walkoutu nie widziałem swoją drogą.
i chyba nie zanosi się, żebym go zobaczył. Meyer Porsche. Jeszcze chyba jedno mam z SBC Premier League 81+. Więc zobaczymy, czy tam może coś dobrego podać. Nie wiem, jak na razie trafiamy. O Boże. Claudio Bravo. Dobra, 5 paczek do końca. Nie ma walkoutu po raz kolejny. No i chyba nie zobaczymy jeszcze długo tego walkoutu. Nie mamy ekrany, natomiast Niemcy, SP, Gindogan, dobra. Ale ja dalej liczę na walkout. No jakiś tocik jakby wpadł, byłoby naprawdę bardzo przyjemnie. Uratowałby praktycznie już cały ten opening. Ale nadal nie ma walkoutu. Nadal nie ma również Totsa. Luke Shaw. No więc podsumowanie praktycznie całego tego openingu. 3 paczki do końca, nie ma walkoutu po raz kolejny. To już nie ma co nawet ten Wilson, Clark i ktoś jeszcze. Dobra. Ostatnia paczka z SBC Premier League rozbudowy. I teraz lecimy z paczką z kartą 87+. Są ekrany, Niemcy, bramkarz, Leno. Dobra, więc chodź tu do klubu, na przepałkę będziesz. No nie powalają u mnie te paczki, no. Nie oszczekujmy się, ja nigdy nie miałem szczęścia do tych paczek, nie? I tutaj również nie ma walkoutu, zobaczymy kto to będzie, 81+. Ale tu nawet nie ma walkoutu i to jest Shaqiri, więc no. Shaqiri i Moutinho, dobra, wiecie co? Mam 20 tysięcy, to polecimy. Nie trafialiśmy dzisiaj totalnie. O kurde, paczka za 120 tysięcy. Nie trafialiśmy się kompletnie nic, więc może w tej paczce trafimy coś dobrego. Proszę, come on, jej. No ale tu nie ma walkoutu, no, więc są ekrany natomiast. Hiszpania, bramkarz, Asenjo. A więc tak, to na co wszyscy czekaliśmy. Gwarancja piłkarza sezonu Premier League. Jest to niewątpliwie no najbardziej wyczekiwana rzecz przez community podczas tego eventu, od kiedy weszło właśnie Team of the Season Premier League. No nie ukrywajmy, to jest chyba tutaj najlepsza liga, jeżeli chodzi tutaj o karty. Karty są naprawdę niesamowite. Wyszło SBC, oczywiście trzeba tutaj niestety przepalić piłkarzy o ocenie 86, więc tutaj trochę jej pojechało po bandzie. Ja na szczęście miałem tego niewymiennego Onana i Rodiego, które nie są mi totalnie potrzebne. No i ten Lopez też się przydał za te player picki. No i co? Wysyłamy ten skład. Ocena 86. O piłkarza Premier League drużyny sezonu. No i co? Nie ukrywam, że naprawdę się mega stresuję, ponieważ samo to SBC kosztuje 200 tysięcy. Ja wydałem na nie około 100 tysięcy, ponieważ tam mnie właśnie tego Onany i Rodiego. I uwaga, piłkarz to z Premier League leci. Proszę, coś dobrego. Jest walkout, oczywiście, ale jaka to będzie flaga? Jaka to będzie flaga? Jest to Anglia, o Jezus Maria. Nie. 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 Dlaczego? Jezus Maria, nie, ja nie wierzę. Dlaczego? Najgorsza możliwa karta do wydropienia. Madison 88. Najgorsza możliwa karta do wydropienia. Nie, ja w to nie wierzę.